Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Kolejny odcinek Until Dawn. Jesteśmy w tej niby kopalni. Chyba kopalni, chuj wie gdzie my jesteśmy w ogóle. Coś nas spadło za nami. Coś nas kurwa porywa. Co to kurwa jest? Coś co jest bardzo kurwa chude. Oh shit, oh shit, oh shit. Ty kurwo! Aha! Aha! Nie było jej na górze! Okej. Nie wiem, nie widziałem jej. Musiała chyba zejść na dół. Ja też jej nie widziałam! Co to kurwa miało być? Ledwo co kurwa zacząłem! Halo! Co się właśnie odjebało? Tak kurwa, jeszcze się świeczka sama odpala. Co się tutaj dzieje? A czy oni teraz wrócili kurwa do tego? Chris! Co? Chris, chcę tylko powiedzieć. To co się stało w szopie. Wiem jakie to dla ciebie ciężkie. Byliście z Joshem przyjaciółmi. Aż przestań. Nie, ja muszę to powiedzieć. Dziękuję. Dziękuję, że uratowałeś mi życie. Aż, a co innego miałem zrobić? Nie mogłem pozwolić, żeby coś ci się stało. Co ja tutaj mam? Nie tobie. Ale to podnosiliśmy to. Tylko nie podnosiliśmy tego tą postacią, dlatego nam to jakby pokazuje. Aż, w porządku? Tak. Ej kurwa, nie jest w porządku. Jestem cała we krwi, potrzebuję się wykąpać, kurwa, odstresować. Sam, w tej chwili. Konia zwalić. Oj Boże! Ashley, ej, przestań, okej? Okay? Nie chcę teraz myśleć o tym, co się stało. Chris! Teraz szukamy Sam. No dobra. Co jest znowu? Jak to jest kurwa głupie, ja pierdolę. Drzwi się same zamykają, świeczki się same zapalają. This is so stupid. I teraz tyle drzwi otworzyć, by nic jakby nie iść dalej, tylko wyeksplodować to wszystko. Ale to powalone. Dobra, czyli nie tędy, okej. Okej. Idziemy tędy. Kurwa, dom strachów, jak chuj. To powinna być gra na Halloween. Czekaj. Aha. Czy też to widziałeś? A czy co widziałem? No to Chris, to! Jak jest znowu to? No taki prześwitujący kształt, coś jak duch! O rany. Przysięga! Kiedy kobieta próbuje wytłumaczyć facetowi to, co jej się jakby zdawało, że widziała, ale facet jakby usmażony. Nie wie o co chodzi. W ogóle, nie ufam nawet temu, co sam widzę. Ja mam ducha, nie mam pewności, co to było. Hmm. No niby coś tam było, ale Chris jakby tego nie widział, więc ma w to jakby troszeczkę wyjebane. A że teraz jesteśmy pod taką presją, tyle stresu, śmierć przyjaciela i to wszystko, to mózg może nam już troszeczkę odpierdalać. Więc może na razie troszeczkę ochłońmy? Ja nie wiem. Nie wiem, ja widziałam coś jakby Chris. No bo nie wiemy, że to był. Nie wiemy, czy to był duch, czy to kurwa. Chuj wie, co to było. Była jakaś postać, ale co to dokładnie było, nie wiemy. Co przejść, dobra? Chris. Spróbujmy zachować spokój. Odbija nam tutaj, czy co? To już ostatnie miejsce, w którym może być Sam. A może pójdziemy poszukać pozostałych, co? A jeśli Sam nas potrzebuje? Jeśli ma kłopoty? O Boże! Chodźmy. Mhm. Zajku wabiście. Zajku wabiście. Drzwi nam się zamykają, otwierają. Ale też Ashley ma takie, no, on jest teraz w takim szoku, że mózg im po prostu może już wszystko pokazywać. Nawet to, co jest tak naprawdę nierealne, bo są po prostu w szoku. Bo raz, że drastyczne sceny, dwa, że śmierć przyjaciela, trzy, emocje, to
wszystko się kumuluje jakby w jedno. Ktoś się z nami bawi w kotka i myszkę. Kurwa mać! Co tu się kurwa wyrabia? O kurde, ale się wstraszyłam. Potraciłaś to, nie? Nie. Ale... Nie, to znaczy nie wiem. Co ty się odpierdala? To wszystko zrobiło się takie straszne. Zobacz, patrz, Chris. Widać coś przez okno. Tak, jeszcze powiedz, że coś mi wypierdali z tego domu. Jakąś scenę z lalkami i tak dalej. Tak? Czemu te lalki mają oczy wydłubane? What the... Kluczyk! Zajrzeć do lalek. A! Tylko teraz pytanie... Gdzie jest kluczyk i co ten kluczyk tam zrobi? Tu jest jakaś latarka... Pewnie musimy mieć do tego... pokoju, co tam się coś świeci. Tutaj ta się ostatnio chowała sam. Żeśmy wtedy spierdalali. Dobra, tutaj jest to dalsze, ale ja chcę zobaczyć. Czy ja coś tu mogę... Stój! Czekaj, Chris, duch! Co? Nie widziałeś! Czemu się kurwa zawsze muszą odwracać w perfekcyjnym kurwa momencie, kiedy coś się kurwa dzieje za ich plecami? Spokój się, okej? Okay? Tu nie ma żadnego ducha. Ja pierdolę! To jest tak kurwa klasyczne! Nie słuchasz mnie, tam był duch! Widziałam go, wyglądał jak Hanna, rozumiesz? Jak Hanna! Czy może jak Beth? Jezu, co, myślisz, że śledzą nas od zakończenia seansu? Nie wiem, możliwe! Nie śledzą! Ale to w sumie było logiczne. Nie pożegnali się. To kto z nami rozmawiał podczas seansu, Chris? Nie wiem. Dla mnie to jest logiczne. Jak to się stało? Jeśli bawimy się tabliczką Ouija i nie pożegnamy się z duchem, którego żeśmy przyzwali, to potem jest kurwa się. I teraz mogą się zaczynać efekty tego, że żeśmy po prostu przerwali i żeśmy nic się nie pożegnali. Teraz mogą być w sumie tego efekty. Dlatego z tablicą Ouija nie ma się co bawić. A! Kluczyk. Okej. No i patrz za siebie na mnie! O Boże! Tam! Patrz tam! Widzisz to? Widziałaś to? To jest... Też to widzisz? Nie wiem, ja tylko... Lewy, kurwa... A szkoda miałem to wiedzieć, kurwa, pani. Nie wiem, co to było, kurwa. Dobra, Asia, odpierdala ci tyle. Jak od razu przyleciał tam. Dobra, otwórzmy coś. Nie wierzę w to. Co to robi? Jakby ten duch chciał, żebym to zobaczyła. Co? Oh. Zaraz, chwila, moment. Co tu się dzieje? Boże. To jesteście wy. Przypomina. Więcej niż przypomina, to my. Chowamy się przed Hanna. To zeszły rok. Ale to jest takie dokładne. Siedzę tam, gdzie siedziałam. Ma tak samo. No ktoś to ustawił. Kto też tam był? Albo to coś, co nas obserwowało. Może to jest jakieś ostrzeżenie. Ktoś to tu zostawił, żeby sobie zrobić z nas jaja. Nie, to musi być duch. Chce nam powiedzieć, że to ten psychol zabił Hannę i Beth. Myślę, że to ten skurwiel próbuje nam zrobić wodę z mózgu. Ale po co miałby to tu zostawić, Chris? Chce nam przekazać, że nas wszystkich wykończy. Co jest, kurwa? Ja pierdolę. O kurwo. To... Pamiętnik Hanna. Dziennik Hanny. Czy tam dziennik, whatever. Mama w końcu się zgodziła zaproszenia puszy w świat, czyli impreza to już pewniak. Tylko dobiła mnie to czekanie. Jak na razie potwierdzili się aż Matt i Sam. Mike jeszcze nie dał znać. No tak, no przecież Hanna się bujała w Mike'u. Nie mogę, Mike też będzie. Zadzwonił po południu do Josha.
koniec czekania, Biba już jutro, to że wszyscy będą tu razem na tym szczycie, będzie tak, będzie naprawdę cudownie. Blask świec. Nie mogę tego czytać. Blask świec, daj mi kurwa czytać. Blask świec, kominek, gorący. No kurwa! Dziękuję. Co to było? Naprawdę kurwa dziękuję. Dobra, no już sobie potem na nagraniu przeczytam. On tam poleci, ale jestem ciekaw, czy możemy tutaj to otworzyć. Tutaj, gdzie żeśmy ostatnio spierdalali. To jest wygięte. No w sumie no... przywróciliśmy to, więc... Nie ma klamki. Albo nie ma klamki. Dobra. Czyli ten nie przyjdziemy, nie ma tej klamki, czyli on tą klamkę po prostu zabrał. Okej. I teraz jestem ciekaw, co to się odpierdoli bardziej. Myśmy tutaj próbowali otworzyć te drzwi. Teraz kurwa jakaś łuna bije, jakby tam zamrażalka była. Okej, dobra. Pizdo skończona, pierdolona dziwko, jebana w dupę. Ja pierdolę, kurwa mać. Ale przecież widziałeś go, Chris. Widziałem. Ale gdzie się podziało? Kurwa, chamski jumpscare. Chamski jebany jumpscare. Ja pierdolę. Jak mi serce teraz kurwa napierdala jak dzwonę Zygmunta Augusta. Jezu Chryste. A myślałam, że strasznie już nie będzie. Kraluszki. Jezu. Ja pierdolę kurwa. Co to było? Nie chcę kurwa wiedzieć. Czy tutaj był ten jumpscare, co się tak wszyscy zesrają? I to ogromny. Chris, sama nie wiem, czy chcę iść dalej. Ja też kurwa nie chcę, ale no trzeba, no co ja ci poradzę. Gdzie my do diabła jesteśmy? Nie wiem, jakby jakaś opuszczona dzielnica, kurwa. Wiedziałeś, że to tu jest? No, przecież to jest w zasadzie drugi hotel. Nie miałem pojęcia, że tutaj jest. Chryste, panie, kurwa. Więcej już chyba tego nie zniosę. Tak, ja też mam już całkiem dość. Wszystko, czego chciałam, ty tylko zapomnij, co się stało w zeszłym roku. Szczerze mówiąc, nie wiem, co Hanna sobie myślała. No, cóż. Wiesz, jak to jest, kiedy na kogoś lecisz i nic nie poradzisz. No, super. Czyli twoim zdaniem postawiliśmy wrażliwą przyjaciółkę w strasznej sytuacji i to właśnie przez nas uciekła i zaginęła. Hanna przez to zagrywa, no nie za bardzo. Zrobiliśmy z niej idiotkę. A gdybyś to był ty, to co, nie uciekłbyś stamtąd? Nikt nie lubi, jak się robi z kogoś jaja. Ze mnie się nie śmieją. W twarz może nie. Co? Chris. Nie wiesz, co się dzieje za twoimi plecami. Idiotkę. Na oczach przyjaciół. Kiedy ty nie słyszysz, nie słuchasz. Chyba nic gorszego nie mogło się jej przydarzyć. Okej, dobra. Już troszeczkę spokojniej. Już troszeczkę spokojniej, ale coś szczerze, że to jest dopiero kurwa początek. O nie! Co to? Bransoletka? Bransoletka Sam. Ona nigdy jej nie zdejmuje. Dobra, to tutaj nas złapał. Musimy ją znaleźć. On nas tutaj upierdolił. Dobra. Gazety? Hej. Jak myślisz? A to jest zwrotne. To są fałszywki? Po co ktoś miałby fałszować gazety? A. To jest bardzo dobre pytanie. Okej. Sfałszowane gazety, te? Okej. Robi się ciekawie. Czyli te wszystkie gazety, co żeśmy znaleźli w domu, to są sfałszowane? Robi się ciekawie. No, halo. Jak coś dalej?
Tak, idźmy jeszcze w dół. Dość. Ash. Chris, mam już dość. Nie chcę dalej zagłębiać się w ten cholerny koszmar, okej? Ashley, rozumiem cię, okej? Też mam pełne gacie, ale jeśli sam jest tam na dole, razem z psycholem, mamy sobie pójść? To przecież tak, jakbyśmy ją od razu zabili. Ty masz pełne gacie, a ja mam co kurwa powiedzieć. Znajdźmy sam, naprawdę się boję, niechętnie. Znajdźmy sam. Znajdźmy ją, no nie mamy innego wyjścia. Niech ci szlak. Ashley, daj spokój. Czemu ty zawsze masz rację? Przestań, nie zawsze. Powiedzieliśmy A, to trzeba powiedzieć też i B. Tak. Nie chcę jej mieć, chcę stąd iść. Nie, musimy znaleźć sam. Chodźmy. Let's do this shit. Ja też nie chcę iść. Naprawdę, uwierz mi, tam kurwa nie chcę iść. To jest ostatnia rzecz, na jaką mam teraz ochotę. I to jeszcze kurwa jakieś piwnicy czy whatever. Chris, to wszystko mi jakoś strasznie śmierdzi. Tobie to śmierdzi? A ja mam co powiedzieć? Tak, czuję, że te wszystkie fałszywe gazety mają związek z zabójcą Josha. Ale myślisz, że co? Że to jest jakieś ustawione czy coś? Tak, ale jak? No wszystko niemalże układa się w całość, ale czegoś tu jeszcze brakuje. Czegoś tu jeszcze brakuje. No brakuje troszeczkę dowodów, ale sprawa się posuwa do przodu. Błagam, tylko bez chamskiego jumpscare'a jakiegoś, bo wykituję. Dobra, tędy może nie idźmy, bo tam idzie gdzieś to dalej. Tutaj gdzieś pójdziemy dalej? Nie pójdziemy dalej. Dobra, czyli jednak tędy. Akumulatory, TV, lights. Aaaa, ty kurwa. Jebaku, jebany. TV i lights. Ktoś to sobie tu ustawił, telewizja, światła. A to skurwysynek jebany. To skurwysynek jebany. I wszystko jest tutaj ustawione. Aha. Aha. Już mi się tutaj kurwa nie podoba. Już mi się tutaj kurwa nie podoba, ni chuja. To już mi źle wygląda, bardzo. W chuj źle to wygląda. Sweet. So fucking sweet. Tam mam jakieś zdjęcia, zaraz sobie to zobaczymy. Dobra, możemy zobaczyć te zdjęcia. Bo jestem ciekaw, co one przedstawiają. Nas! Of course. To my! Tylko czemu ona tu jest skreślona? Josh, Sam, Mike, Ashley, Chris. I ta jest przykreślona. Nie pamiętam, jak ona miała. Co to jest? Jakieś pierdolone listy gończe? Jezu. Chyba kurwa nie chcę wiedzieć. No dobra. Chodźmy teraz tutaj. O nie! Naprawdę bez jaj! Obrzydlistwo! No jak masarnia. To po co to trzyma? Może ucztę by chciał zrobić? Pierdolę, co tu się w ogóle wyrabia? Zielona wskazówka. Świńska tusza zwisająca z sufitu została wypatrzona niedawno. No i znowu żam kurwa pominął w pizdu. Batarie przyrządzi jakie mechanizmy zegarowe połączone do kablami. Dopewnie służą do znanego obsługiwania urządzeń elektronicznych. Tak wyzywany z użyciem teleobiektywu psychopata obserwował wszystko od dłuższego czasu. Paczka z tych gazet, których znalazł się artykuł poświęcony Blackwood Pines, data stempla przodkowego sygnału jednak, że został wydrukowany niedawno. Ktoś to się z nami bawi. Ktoś to się ewidentnie nami bawi. Kurde, coś jeszcze widzę. Halo. O rany, zachęcająca wizja. Bardzo kurwa, bardzo.
Zakrwawione łańcuchy i haki wyglądają jako sprzęt używany w rzeźni. Bo może takim sprzętem są, nie wyglądają, a są. Nie. Myślisz, że to wszystko jego? No chyba, że Washingtonowie mają jakieś zdrowo popaprane hobby. No ale raczej tak, to jego zabawki. Może się lubią pobawić w masaży. Albo rzeźników. Skąd wiesz? Może mają takie hobby, że chcieli zostać rzeźnikami, spełniają swoje dziecięce, niespełnione marzenia? Raczej chcieli je spełnić, tylko że im kurwa nie wyszło? Jakoś nie mam ochoty otwierać tych drzwi. Jakoś kurwa nie mam ochoty tam wchodzić. Po ostatnio tam skierowałem od razu do otwierania drzwi nieznanych. Teraz tamtędy jeszcze ścienny. Zobaczmy, co jest tutaj może. Chyba, że nam się kasenka włączy. On tędy poszedł, dobra. To my może się cofnijmy i pójdźmy sobie przez tamte drzwi, bo ja chcę zobaczyć, co tam jest. Projektor. No, jebane sterowanie. Projektor, dobra. Halo? Na pewno ci ktoś kurwa odpowie. To z zeszłego roku, Chris. Nasz żarcik. A, można się kapkę nie swoje poczuć, co? Kapkę? Nagrania. Chyba ciężka kapkę chyba. Ona jest taka... Taka jaka? Podekscytowana i pełna życia. Nie ma pojęcia. O matko. Wow. Zapomniałem, że tak chętnie brałaś udział. Co? Co wy tu robicie? To jest okropne. Czuję się fatalnie. Chyba dobrze się bawiłaś. To jest najgorsze, co nie? To był tylko głupi kawał. Przecież miało być śmiesznie. Ka. Nie chcę nigdy więcej tego oglądać. Wiedziesz, jumpscare? Mike. Wiedziałem. Wiedziałem. Co to się kurwa dzieje? Wiedziałem, kurwa. Spokój się, okej? Nie wytrzymam tego. Duchy, ten film, jakieś wyrwające naokoło sprzęty. Spokojnie, posłuchaj mnie przez chwilę. Jak mam być spokojna? Zaraz zwariuję ze strachu, Chris. Po prostu sobie z nami pogrywa. Co? Pomyśl o tym, duchy nie rozstawiają kamer, nie urządzają sobie gierek. Więc kto to wszystko zaplanował? Serio? Chcę wiedzieć! Nie wiem. Może ten sam skurwiel, który cię związał i zabił Josha. A, okej. Ten, który może właśnie teraz dorwał sam. Może i masz rację. Wolałbym nie mieć. Okej. Ale to jest właśnie najlepsze zawsze, że najpierw to taki ha ha ha, głupi żart, ha ha ha, śmiejemy się, jest fajnie, a potem takie... Kurwa mać, ale żeśmy odjebali, ja pierdolę, co myśmy mieli w łbach. To jest takie, najpierw robienie, potem myślenie. W sumie, troszeczkę taki jestem. A nawet bardziej już trochę. Że najpierw robię, a potem myślę. Ale tutaj jest akurat to bardzo słabe, że najpierw ha ha ha, fajnie kawał ha ha ha, a potem jeszcze nagrywanie do tego takiego czegoś, a potem ja pierdolę, co myśmy odjebali, o kurwa. I potem jest, kurwa, jebanie samych siebie. Kurde, patrz na to. Krew? Oby nie sam. No tak, no. No tak, no, oczywiście. Widzicie krew, widzicie, coś jest nie tak i co? No idziemy tam. Chuj tam. Musisz przejść, Ash, nie utrzymam ich. No już. Chris! No co? Chyba właśnie widziałam sam. Ash, jesteś pewna? Nie wiem, ale nie musimy sam. To sprawdzić, no chodź. A ja jestem pewien, że ślady krwi... Zaraz się zamkną. Okay, one się zatrzasną jak chuj. Nie, idź z Chrisem, kurwa, idź z Chrisem. Dobra, masz rację. Nie wiem, czy teraz dobrze zrobiłem, czy nie. Idźmy z Chrisem. O ty w pizdę jebaną. O ty w pizdę jebaną. Zacząłem się, czy jego odlaść. Nie ogarniam. Po co ktoś miałby chodzić to miejsce? Przecież to jest lodowato. Chyba nikt nie zrozumie logiki psychologa. Zaraz pewnie złapie, co nie?
No, ten dźwięk mi kurwa nie pomaga. Ten dźwięk mi strasznie nie pomaga. Elo? Czekaj. A. To są chyba... Tak, to ciuchy sam. To jest... Chore. To jest po prostu chore. Czyli psycholog tutaj był, to już pewne. The hell? Myślisz, że nadal tu jest? Oby nie. Czy to jest... Czy to będzie... Nie. Nie. Za 100 punktów. Ej, no ale... Moglibyś jej zdjąć tą maskę, bo jestem ciekaw, czy to jest ona, czy nie. Bo, no w sumie to może być ona, szczerze. Aha. Słychać sam. Słychać sam. To pewnie będzie za tymi drzwiami. Tutaj nie przyjdziemy, tutaj nie przyjdziemy. Nie. Teraz pytanie, czy wchodzimy tak, czy wchodzimy tak, nie wiem. Kurde. Czyli musimy jednak wejść tak. Okej. Czyli jednak wchodzimy tak. Słuchaj się, Chris. O, Chris. O nie. Jest i ona. Hej. Sam. Czy ona? Czy ona? Sam! Chris, ona jest martwa! O Jezu, nie, nie jest. Sprawdźcie jej puls! Skąd wiesz? Wciąż oddycha. No to co jest do diabła? Sprawdźcie jej puls, zawsze się kuwa pierwsze co sprawdza puls. Nie, ona już nie żyje. Dobrze, o kurwa. Musimy ją stąd szybko zabrać. O kurwa. Aż zrób coś! Do kurwy biedy. Ja pierdolę, tak, na pewno jak mu powiesz, że macie zostawić, na pewno cię kurwa zostawi, tak kurwa. Jak mu powiesz, zostaw mnie, na pewno on cię kurwa zostawi, na bank. O-o. Nie podoba mi się to, nie chuja. Nie podoba mi się to. Nie. Ash! Zabiję tego twarzowca. Dobra, teraz tylko nie odjebać. Teraz tylko nie odjebać. On ma jedną rękę wolną. Ona nie. Przestań, żadne z nas. I on będzie tutaj chyba dostawiać karty. Ci nie powiedziałam. To nie fair! Czego? No powiedz, czego? Już za późno. Chris, to nie ma sensu. Przestań, no powiedz. Zawsze unikaliśmy tego tematu, a teraz, znaczy, wszystko zmarnowaliśmy. Niczego nie zmarnowaliśmy. Nic nie rozumiem. Nie żałuję ani jednej naszej wspólnej sekundy. Każdą swoją chwilę chciałbym spędzić z tobą. O czym ty mówisz? Ehem. Wybacz. Powinienem był ci powiedzieć. Chris. To nie jest najlepszy moment. Jak z tego wyjdziemy? To nie jest chyba najlepszy moment teraz. Wybrałeś sobie zajebisty moment. Wyciągnę cię z tego, nie dam ci umrzeć! O, fuck. Czułe obiekty testowe. O kurwa. Nie bój się. Ależ powinnaś się bać, Ash. Bo zasady ci się nie spodobają. Chris dokonał już dziś jednego tragicznego w skutkach wyboru. A teraz musi dokonać kolejnego. Chris, weź do ręki pistolet i zastrzel Ashley. Albo siebie. Kto z was, która ocaleje, będzie mogło żyć. Wybieraj. Nie bądź głupi, Chris. Ja pierdolę. O mój Boże, nie! Nie, nie, Chris! Chris! Nie! Kurwa, nie wiem. Chris! O nie! Dobra, wiesz co, zobacz, co ja cię pierdolę. Ja cię po prostu pierdolę, ja nie robię nic. No już, że zginiemy oboje. U mnie to obchodzi. O mój Boże, nie! Nie, nie, Chris! Zginiemy razem i chuj, Ashley.
Koniec odcinka, I think. Posuwasz się za daleko. Nie widzisz tego? A? Nie czujesz, że starczy już tej chorobliwej masturbacji? Kto dał ci prawo, żeby się zabawiać istnieniami tych ludzi? Co niby czyni cię kimś wyjątkowym, a? Ja tam sobie stoi, jak zwód. Źle z tobą! Masz najebane w głowie! To kto tak się zmienia? Patrz, co im się stało przez ciebie, a? Co za chore bydle z ciebie! Chore bydle! Chore bydle! To kto tak się zmienia? Trochę dziwne. Hej! Ludziska, dajcie spokój! No elo. Hej. Sam? O Boże! Chris, wybieraj. Halo? Proszę, potrzebujemy pomocy! Kurwa, co jest? Nie! Emily! Dobra ludzie, tutaj zakończymy starcz na dzisiaj. Ja muszę się uspokoić. No tak więc w tym odcinku na tyle. Jeśli wam się spodobało, wiecie co robić. Ja się wymeldowuję. Trzymajcie się i do następnego.